Witam miłośników Pisma Świętego i tych, którzy interesują się historią dziejów chrześcijaństwa, Kościoła Chrystusowego. Zanim przejdziemy do tematu, który pragnę dzisiaj zaprezentować, oczywiście kilka króciutkich ogłoszeń. Bardzo prosimy Was, abyście subskrybowali nasz kanał. Prosimy również o to, abyście umieszczali komentarze pod każdym materiałem który publikujemy. Dzielili się w tych komentarzach swoimi przemyśleniami, uwagami, opiniami, a nawet zadawali pytania. Prosimy również o to, byście nacisnęli dzwoneczek. A jeśli uznacie za słuszne i materiał wam się podobał, łapka w górę. Jeśli komuś się nie podobał, łapka w dół. Dziękujemy również tym, Którzy wspierają finansowo naszą działalność ewangelizacyjną, nasze konto, numer naszego konta, wszystkie dane na ten temat znajdziecie w opisie pod dzisiejszym filmem. Temat, który pragnę przedstawić, jest mało znanym epizodem z dziejów chrześcijaństwa. Historia ta jest tak skandaliczna, że aż się w głowie nie mieści i dla wielu może wydawać się nieprawdopodobna. Jednak bez względu na to czy nam się podoba czy nie, jest faktem historycznym, wystarczająco udokumentowanym przez materiały źródłowe. Zgodnie z przekazem czterech Ewangelii, w 27 roku nad Jordanem w Judei rozpoczął swoją działalność reformator religijny, prorok Jan Chrzciciel. Obieszczał publicznie że nadszedł czas pojawienia się zapowiedzianego przez Stary Testament Mesjasza. Nawoływał lud do pokuty. Na znak opamiętania się i gotowości przyjęcia Mesjasza chrzcił przez zanurzenie w rzece. Pan Jezus przejął od swego prekursora Jana Chrzciciela praktykę udzielania chrztu przez zanurzenie osób pokutujących i pragnących pojednania z Bogiem. Jan sprawozdał w swojej Ewangelii, że chrztu nie oddzielał osobiście Pan Jezus, ale uczniowie pod Jego czujnym okiem. Tak jak czytamy w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus zatwierdził obrządek Chrztu Świętego osób dojrzałych duchowo, świadomych swojej decyzji, wierzących przez zanurzenie w wodzie w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. W Kościele Apostolskim w pierwszym wieku apostołowie, starsi zborów, biskupi, ewangeliści i inne właściwe osoby udzielały nawracającym się i przystępującym do społeczności chrześcijan chrztu na warunkach i w formie zatwierdzonych przez Chrystusa. Trzymano się tych wytycznych, gdyż chrzest symbolizował śmierć nieodrodzonego grzesznika. Jego pogrzeb w wodnym grobie i zmartwychwstanie jako osoby nawróconej i pojednanej z Bogiem do nowego życia na podobieństwo śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa. Ale z upływem wieku w kościele coraz bardziej zaniżano wiek osób chrzczonych, aż doszło do tego, że obecnie praktykuje się chrzest niemowląt w ogóle tego nieświadomych. Stopniowo też chrzest przez zanurzenie w wodzie zastąpiono przez polanie, pokropienie. Przyjęcie nauki o grzechu pierworodnym, porzucenie biblijnego sposobu chrztu oraz zmiana jego znaczenia doprowadziły do skandalicznych zwyczajów w kościele powszechnym. Mam tu na myśli praktyki pozornego wskrzeszania przedwcześnie zmarłych niemowląt. Za oczywiście odpowiednią opłatą i do pochwowego chrztu płodu w łonie matki. Z historii Kościoła dowiadujemy się, że niemowlęta, które urodziły się martwe, były wskrzeszane w miejscach łaski. Te miejsca łaski, będące jednocześnie miejscami pielgrzymek, w których zmarłe przy narodzeniu dzieci były ponownie ożywiane. Nazywano sanktuariami odroczenia. Wskutek tych praktyk, o których chcę teraz opowiedzieć, obrządek chrztu stał się sakramentem skandalu. Powiedzmy sobie kilka słów na temat chrztu jako sakramentu. Słownikowa definicja słowa sakralny brzmi następująco: dotyczący kultu religijnego kościoła, święty. Na tej podstawie rozumiemy, że sakrament to element kultu religijnego w kościele mający święty wymiar. W wierze katolickiej pod hasłem sakrament rozumie się czynność, dzięki której udzielane są boskie dary łaski. Kościół rzymski wyróżnia siedem sakramentów. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, Pokuta, małżeństwo, kapłaństwo i ostatnie namaszczenie. W praktyce, wskutek obowiązywania celibatu duchownych, sakrament małżeństwa i kapłaństwa nawzajem się wykluczają. Osoba pragnąca skorzystania z sakramentu małżeństwa i łask Bożych z nim związanych. Musi zrezygnować z sakramentu kapłaństwa. Natomiast pragnąca poświęcić swoje życie sakramentowi kapłaństwa jest zmuszona odrzucić sakrament małżeństwa. Teologia katolicka podaje, że Kościół ma prawo udzielić odbiorcy sakramentu szczególnej Bożej łaski. Kościół naucza że wiara osoby przyjmującej sakrament chrztu nie odgrywa tutaj żadnej roli. Jest to dla mnie szokiem, ponieważ pan Jezus orzekł, że kto uwierzy i ochrzci się, ten będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Popatrzcie do Ewangelii Marka 16 rozdziału i tam 16 wersetu. Teologia katolicka wyjaśnia, że wiara osoby chrzczonej nie ma znaczenia, bo decyduje tutaj samodziałanie sakramentu Chrztu. Sakrament Chrztu w języku teologii katolickiej jest tak zwanym sakramentum tantum, co oznacza, że sam sakrament zapewnia osobie go odbierającej, bez względu na to, czy wierzy czy nie, uzdrawiającą Bożą łaskę. Ważne jest, mówi Kościół, aby przy sakramentum Tantum Chrztu zastosowana została właściwa formuła wypowiadana przez duchownego podczas udzielania Chrztu. Chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I użyte zostało chociaż kilka kropel wody. Uznano, że Kościół ma prawo przekazywać dalej dary pochodzące od Jezusa, nawet jeśli osoba obdarowywana z różnych przyczyn wiary tej nie wykazuje. Nauka katolicka mówi, że bez Chrztu nikt nie może wejść do nieba. Co jednak dzieje się z dziećmi, które urodziły się martwe, zmarły przy porodzie? albo po porodzie i nie zdążono ich ochrzcić. W wierze katolickiej takie dzieci trafiają do tak zwanego limbus, czyli otchłani. Limbus jest miejscem pobytu dla prawych pogan i zmarłych nieochrzczonych dzieci, które nie zasłużyły ani na piekło, ani na czyściec. W tej otchłani nieochrzczeni spędzają wieczność. Bernard Bartmann w napisanym przez siebie podręczniku Dogmatyki, wydanym w 1932 roku we Freiburgu, wyjaśnia pojęcie limbusu następująco. Otchłań dzieci, limbus, puerorum, jest stworzonym przez teologię miejscem pobytu dzieci z grzechem pierworodnym. Ponadto. Umieszcza się w nim także miliony słabych duchem osób, które nigdy nie popełniły ciężkiego grzechu, jak i miliardy tych, którzy nie byli w stanie wznieść się na wyższy poziom moralno-obyczajowy, ponieważ nie pozwoliła im na to kultura, w której żyli. Proszę sobie teraz wyobrazić, co czuła matka, której dziecko przyszło na świat martwe. Przez wiele miesięcy odczuwała ona życie znajdującego się w niej płodu. I teraz, zamiast szczęśliwego porodu, dowiadywała się, że owoc jej łona nie żyje. Jej cierpienie było spotęgowane dodatkowo przez fakt, że w tamtym czasie poronienie było znakiem Bożej Kary. Podobny ból odczuwała matka, której dziecko wkrótce po porodzie zmarło, zanim zdążono je ochrzcić. Ale czymże były te cierpienia w porównaniu się z świadomością, że jej nieszczęśliwe dziecko, któremu nie dane było ujrzeć słońca i twarzy matki, na wieki wieczne pójdzie do limbusu? W otchłani limbusu będzie spędzać wieczność, oddzielone na zawsze od Boga, zbawienia, rodziców i prawdziwie wierzących. Kościół, Gwarantował każdemu dziecku życie wieczne pod warunkiem, że przyjęło chrzest. Księża zastanawiali się, co zrobić w tym wypadku, aby przynieść ulgę dotkniętym ciężkim bólem rodzicom dziecka przeznaczonego do wiecznego pobytu w otchłani niemowląt, ponieważ nie zostało ochrzczone. W jaki sposób pomóc matce, która musiała przezwyciężyć ból z powodu śmierci swego dziecka. I uporać się ze świadomością wiecznego rozstania się z nim, gdy zostanie skazane na limbus. Duchowni wymyślili oczywiście za opłatą sprytny wybieg. Na krótki czas udzielano dziecku pozornego życia dokładnie tyle czasu, ile potrzebowano, aby je ochrzcić. Udajmy się do Genewy, we francuskiej części Szwajcarii. Genewa była przed wielką reformacją protestancką XVI wieku katolickim miastem i miejscem pielgrzymek. Jej kler uczył, że jest możliwe, aby dzieci urodzone martwe oraz zmarłe podczas porodu lub w ogóle przed chrztem wskrzesić i uratować przed limbusem. W jaki sposób się to odbywało? Historia reformacji francuskiej. Wydana w Paryżu w 1858 roku podaje. Sztukę tę opanowali mnisi z Notre Dame des Graces. Postępowali następująco. U stóp Madonny kładziono płytę metalową z otworem na środku. Na tej płycie kładziono zmarłe dziecko. Dziecko można było wzbudzić do życia. Pozornie, oczywiście, na dwa sposoby. Pierwszy polegał na tym, że położna, wtajemniczona w oszustwo, smarowała dziecko lekko stopionym tłuszczem, który był zmieszany ze sproszkowaną farbą. Płytę rozgrzewano na ogniu, wtarty tłuszcz topił się i dziecko odzyskiwało kolory. Potem przez żar ciało poruszało się. Życie zatem było pozornie przywrócone i dziecko mogło być ochrzczone. Drugi sposób polegał na tym, że kładziono dziecko na płycie, przez otwór w płycie wbijano od spodu zaostrzoną rurkę między ramiona aż do płuc. Na dany znak kapłan dmuchał rytmicznie w rurkę. Dziecko oddychało wystarczająco, żeby piórka, które kładziono mu na usta i nad nosem, zaczęły się poruszać. Rodzice byli zdumieni tym cudem. Dziecko było ochszczone, według tradycji opuszczało limbus i udawało się do nieba. I tu się na chwilkę zatrzymajmy. Chciałbym to przedstawić w jakiś sposób praktycznie. Mam tutaj kawałek kartonu i w tym kartonie wycięłem malutki otwór. Wyobraźmy sobie, że ten kawałek kartonu z wyciętym w środku otworem jest właśnie tą metalową płytą, która położona była u stóp posągu Madonny Maryi. Oczywiście pod tą płytą było pod spodem, pod podłogą wolne pomieszczenie. Pierwszy sposób pozornego wskrzeszenia dziecka polegał na tym, że położna smarowała te dziecko tłuszczem. W tłuszczu była farba. Kładziono dziecko na gorącą płytę, pod wpływem temperatury, pod wpływem żaru, ciało dziecka. Jego tkanki, jego zwłoki wykonywały drobne ruchy. Ale na tyle wystarczające, że po prostu można było uznać, że ono odżyło. Na czas potrzebny, by je ochrzcić. Dodatkowo, tłuszcz pod wpływem temperatury wtarty w skórę dziecka topił się. Wtedy farba zabarwiała ciało dziecka. Ono nabierało odpowiednich barw, rumieńców, świadczących rzekomo o jego chwilowym powrocie do życia. Drugi sposób polegał na tym, że poprzez tą metalową płytę od spodu między łopatki dziecka wbijano rurkę aż do jego płuc. A więc dziecko leżało na tej metalowej płycie. Przez otwór wbijano rurkę między jego łopatki do płuc. Ukryty pod spodem duchowny dynamicznie dmuchał w rurkę, przez co powietrze dopływało do płuc dziecka i powodowało złudzenie, powodowało ruchy, jakoby dziecko po prostu oddychało. Piórka położone. Na ustach czy na nosie dziecka, pod wpływem wdmuchiwanego powietrza przez rurkę do płuc zmarłego niemowlaka, po prostu poruszały się. I był to wystarczający znak, aby uznać, że dziecko jest żywe i może być ochrzczone. I tak też po prostu czyniono. Idąc dalej, popatrzmy. To, co się działo w Genewie, nie było wyjątkiem. Jacques Jelis w swojej książce Les Enfants des Limbes wylicza 279 miejsc w samej tylko Francji, gdzie występowały tego typu cuda. Dodaje jednak, ale nigdy dziecko nie powróciło do ojca i matki żywe. Gdy Genewa przyjęła reformację protestancką, wypędzono z niej księży i zakonników i położono kres skandalicznym pozornym wskrzeszeniom dzieci. W sąsiedniej Anesy w górnej Sabaudii we Francji 5 września 1535 roku w kościele Notre Dame de Lise celebrowano wskrzeszenie martwego przy narodzeniu dziecka. Prawdopodobnie oszustwo to zostało wtedy odkryte, bo jeszcze tego samego dnia wydalono z miasta 23 zakonnice. Pozorne wskrzeszenie dziecka do sztu było w kościele katolickim zwyczajem o długim stażu Emanuela Renzetti w 1993 roku w swoim opracowaniu dziejów sakramentu chrztu w kościele napisała Na obecny stan badań najstarsze świadectwo cudu pochodzi z roku 1387. Wydarzył się we Francji i dotyczy grobu błogosławionego Piotra z Luksemburgu w Avignon. Najbliższą współczesności manifestację wskrzeszenia udokumentowano w 1912 roku we Francji w miejscowości Bistum von Limoges w kaplicy von Montgargan. A więc praktykowanie tych oszustw zachowało się aż do 1912 roku. W Szwajcarii. Miejscowością najbardziej słynącą z takich cudownych wskrzeszeń było Oberbieren, koło Biel w kantonie Bern. 28 października 1993 roku szwajcarski dziennik Curcher Tages Anzeiger podał do wiadomości, że około 2000 nieochrzczonych zmarłych dzieci. Zostało tutaj w przeciągu roku ożywionych, ochrzczonych i pochowanych. W Oberbiren, na szczycie góry nad rzeką Aare, na pamiątkę ówczesnych wskrzeszeń dzieci, by ocalić je od limbusa, postawiono pomnik. Pióra na jego maszcie symbolizują ostatni oddech dziecka i ulatującą do nieba duszę. Obok pomnika znajduje się inskrypcja opisująca, w jaki sposób miejscowa parafia rzymska dokonywała pozornego wskrzeszenia. I ten napis brzmi następująco: W bocznym pomieszczeniu kościoła martwe ciała niemowląt, których członki częściowo lub wcale nie wykształciły się, należy ogrzewać. Na żarzących się węglach, następnie na balkonie huralnym, w zimnym kościele, powinno się położyć na ich usta piórko, które będzie unosiło się w podgrzanym powietrzu w górę, co będzie dawało widzialne oznaki życia. A więc zwłoki malutkich niemowląt, które zmarły przed porodem, podczas porodu, czy w ogóle przed Chrztem Świętym. Należało odpowiednio podgrzać, a potem podgrzane, mające dość wysoką temperaturę, umieścić na publiczny widok do zimnego miejsca kościoła. Jednocześnie kładąc na usta tego dziecka jakieś piórka. Oczywiście w zimnym pomieszczeniu kościoła. Gorące ciało ogrzanych zwłok dziecka sprawiało, że te piórka się poruszały. Prąd ciepły powietrza tymi piórkami poruszał. Dawało to złudzenie, że dziecko oddycha, że dziecko po prostu żyje. To unoszące się piórko było postrzegane jako ostatni oddech dziecka. Dziecko mogło być ochrzczone i pochowane zgodnie z porządkiem kościoła. Wykopaliska prowadzone w Oberbieren przez Wydział Archeologiczny Kantonu Bern wydobyły na światło dzienne 250 szkieletów dzieci. Najmniejszy znaleziony szkielet miał wielkość zaledwie 19 cm. Co odpowiada wiekowi rozwojowemu w łonie matki od 4 do 5 miesięcy. Kiedy w kantonie Bern w 1528 roku zwyciężyła Reformacja Ewangelicka. Wójt w ciągu kilku dni zlikwidował te praktyki, ponieważ nie tylko były oszustwem na wielką skalę, ale też niezgodne z Pismem Świętym, na którym oparło się nauczanie Kościoła reformowanego. 28 sierpnia 1758 roku rzymskokatolicka kuria w chór sprawozdawała, że dziecko z Bludenc, które ponad wszelką wątpliwość było martwe, ponieważ jego głowa i ciało przyszły na świat oddzielnie, zostało ochrzczone przez proboszcza ze Szruns po dostrzeżeniu przez zadziwionych świadków kilku oznak życia. Dziecko nie zostało pochowane w poświęconej ziemi, ale za to w Bludenc. Odprawiono uroczystą mszę. Od wikarego zażądano, aby zbadał sprawę i odszukał proboszcza, aby ten udostępnił biskupowi lub wikaremu możliwie jak najszybciej pisemne sprawozdanie z przebiegu chrztu, zwłaszcza zaś opisu poszczególnych oznak życia martwego dziecka. Niestety nie znamy rezultatów tego dochodzenia. Jeśli zaś chodzi o oznaki życia martwego dziecka, to nie zawsze były one fingowane. Niektóre rzeczywiście mogły się pojawić w procesie naturalnych zmian, jakie zachodzą w zwłokach. Za ważne oznaki życia uchodziły zmiany barwy, krwawienia, pot, łzy, otwarcie ust, oddawanie moczu, obrzęk brzucha. Warto przy tym zauważyć, że często okres między narodzeniem się martwego dziecka, czy jego przedwczesną śmiercią przed chrztem, a przybyciem do miejsca pielgrzymek wynosił więcej niż 8 dni. Bywało, że zwłoki były przetrzymywane aż do 29 dni. W Szwajcarii znajdowało się wtedy 28 miejsc pielgrzymkowych, w których dokonywano pozornych wskrzeszeń. Wszystkie te pozorne wskrzeszenia pod pretekstem ocalenia dziecka przed limbusem przynosiły Kościołowi spore dochody, gdyż dokonywano ich za odpowiednią opłatą. W Schrunds stwierdzono następujące fakty. Parafii obiecano pięć brył lub 20 krzyży z wosku. Kościelnemu za pogrzebanie Cztery bryły lub szesnaście krzyży i pół guldena. Proboszczowi za jego niezbędne czynności 30 krzyży i pół guldena, obydwu położnym po trzy bryły wosku. Dlaczego płacono woskiem? W tamtym czasie nie znano energii elektrycznej, więc wosk był konieczny, aby oświetlać pomieszczenia kościelne i mieszkalne. To tak, jakby dzisiaj zafundować komuś bezpłatne korzystanie z energii elektrycznej. Kościół rzymski, szczególnie w dobie Reformacji Protestanckiej, wykorzystywał praktyki pozornego wskrzeszenia jako dowód swojej prawdziwości. Historyk francuski Jacques Jalis napisał w 2006 roku, że w miejscowości Tonon w górnej Sabaudi we Francji pewna matka błagała świętego Francois de Sales: Mężu Boży, stanę się znowu katoliczką, jeśli przez Twoje modlitwy wrócisz mojemu dziecku życie, żeby mogło być ochrzczone. Zorganizowano wtedy ceremonię chrztu podczas pozornego wskrzeszenia dziecka i cała rodzina powróciła na łono kościoła katolickiego, chociaż dziecko pozostało martwe. Z drugiej zaś strony nie trudno zrozumieć rozczarowanie, poczucie porażki i wściekłości oszukanego ojca i cierpiącej matki, kiedy odkryli oszustwo. Być może niektórzy z nich porzucali katolicyzm i przechodzili do Kościoła reformowanego. Oczywiste jest, że pismo święte nie daje żadnych podstaw do istnienia czegoś takiego jak limbo. W 1997 roku gazety nieprecyzyjnie sprawozdawały, że powołana przez Jana Pawła II komisja zdecydowała, Iż owa otchłań nie istnieje. W rzeczywistości komisja stwierdziła jedynie, że Bóg w swoim miłosierdziu może uratować dzieci także bez otchłani. Wydanie specjalne Katolik Encyklopedia z 2007 roku pod hasłem Limbo podaje, że można być dobrym katolikiem, zarówno wierząc, jak i nie w otchłań niemowląt. W każdym bądź razie humanizm, reformacja protestancka i racjonalizm położyły kres tym cudom. Ze zrozumiałych względów ich ślady zostały zatarte, a opisujące je źródła zniszczone. Gdy Kościół zaniechał praktyki pozornego wskrzeszania dzieci, zastąpił ją do pochwowym w łonie matki. Ta praktyka została opisana i prawnie uregulowana w papieskim prawie kanonicznym Codex Juris Canonici w 1917 roku w Rzymie. W książce pod tytułem Pastoral Medicin: Doktorzy, kapelman i Bergman. Szczegółowo wyjaśnili zapisy prawa kanonicznego kościoła dotyczącego chrztu do pochwowego. Książka ta otrzymała 13 sierpnia 1919 roku kościelne imprimatur, czyli kościelną zgodę na jej wydanie. W książce tej czytamy: W przypadku nagłego ryzyka śmierci niemowlęcia albo przedwczesnego porodu, lekarz nierzadko staje w obliczu konieczności udzielenia chrztu. W takich okolicznościach jest do tego zobowiązany, nawet jeśli tylko ex charitate, czyli z miłości bliźniego. W książce znajduje się pouczenie, że chrzest powinien być udzielony nawet bez lub wbrew woli rodziców. Każdy jest upoważniony, czytamy, i zobowiązany ochrzcić dziecko zagrożone śmiercią wręcz natychmiast, nawet wbrew woli rodziców. Jedyny odpowiedni materiał chrztu stanowi woda. W wyjaśnieniu, jakie rodzaje wody mogą zostać użyte, poświęcono cały akapit. Woda z rzeki, z jeziora, z cysterny, z lodu itd. W kolejnym paragrafie znajdujemy listę wątpliwych płynów, takich jak herbata czy kawa. Dalej wymienione są niedozwolone płyny, jak na przykład krew, łzy, pot, ślina, mocz, wino, olej. Autorytet Kościoła poleca w niej: lekarz lub położna są zobowiązani sami udzielić sztu. Powinni jednak przed tym, jeśli czas i okoliczności pozwolą, oczyścić ręce z krwi, śluzu itd., ponieważ w przeciwnym razie woda się zanieczyści albo polewać czystą wodą za pomocą naczynia. Obaj doktorzy podają również, kto może ochrzcić. Tym, który chrzci, może być każdy człowiek, który ma poczucie rozsądku, nawet haeretikus czyli heretyk i infidelis, czyli niewierny. W przypadku konieczności chrztu należy zauważyć, że mężczyzna ma pierwszeństwo przed kobietą. Oznacza to, że jeśli jest taka możliwość, to chrztu powinien udzielić mężczyzna. Jeśli lekarz jest sam ojcem dziecka, musi zlecić chrzest położnej lub jakiejś innej osobie. Pastoral Medycyn wskazuje, od kiedy wolno ochrzcić przedwcześnie narodzone dziecko. Czytamy tam, że każdy ludzki embrion albo płód jest traktowany jako istota ludzka i jeśli żyje, należy go ochrzcić. Odnośnie chrztu embrionów w pierwszych miesiącach należy zauważyć, że można je ochrzcić. Jeśli widoczne są jakieś oznaki życia. Przy poronieniu w pierwszych miesiącach ciąży wydalane jest zapłodnione jajeczko, często z osłoną. Dlatego pastoral medycyn uczy, jak należy wtedy postąpić. Przy ostrożnym otwarciu jajeczka, pęcherza płodowego, i powolnym, to jest niegwałtownym odpłynięciu wód płodowych, Kontakt z powietrzem nie zabije od razu tak małego płodu, nie traci się dużo czasu w poszukiwaniu oznak życia. Ale jeśli jajeczko jest świeże, niebezbarwne lub ociężałe, a płód biały, nieżółtawy lub brązowawy, chrzci się natychmiast po otwarciu jajeczka, zaleca, aby ochrzcić płód przez zanurzenie. Można także zrobić to przez pokropienie. Dalszy opis mówi, należy chwycić kciukiem i palcem wskazującym każdej ręki fałdy powłoki płodowej i rozerwać je tak, żeby zawartość jajeczka wypłynęła. Ewentualnie, woda chrzcielna gruntownie obmyje zawartość jajeczka. I wyjąć płód ponownie po dopełnieniu formuły chrztu. Jak wyglądało to w praktyce? Mamy sprawozdanie, według którego w 1930 roku kobieta w drugim miesiącu ciąży straciła swoje dziecko przez poronienie. Wtedy położna wycięła płód i ochrzciła, na co miało pozwolenie od Kościoła katolickiego. Potem płód pogrzebano w grobie bliskiego krewnego. Wobec spodziewanego zgonu dziecka podczas porodu wprowadzono chrzest do pochwowy. W XVIII wieku wynaleziono strzykawkę do chrztu wewnątrzmacicznego. Te praktyki powodowały różne komplikacje i doprowadzały do śmierci wielu kobiet, gdyż wykorzystywano do tego wodę święconą, a nie sterylną. Ale jak czytamy w Pastoral medycyn Kapelmana i Bergmana, zagrożenie życia matki i przyspieszenie śmierci dziecka nie miały dużego znaczenia wobec pilnej troski o jego zbawienie. Nie wiemy więc w sumie, ile matek zmarło skutek sztu dzieci w łonie kobiety. W księdze zgonów parafii rzymsko-katolickiej w Leuk. Znajduje się adnotacja z 1950 roku, a więc całkiem niedawno, o chrzcie domacicznym płodu przeprowadzonym przez lekarza, co do którego istniało przekonanie, że urodzi się martwe. Źródła z XX wieku wskazują, że takie chrzty były często stosowane. Śmierć płodu nie była zgłaszana do urzędów cywilnych, którym podlegały cmentarze, urząd nie wydawał zezwolenia na pochówek kogoś, kto nie został odnotowany w księdze narodzin. I to rodziło problem, że martwe płody były grzebane na cmentarzach nocą. Prawo kanoniczne Kościoła Rzymskiego z 1997 roku w artykule 871 orzeka, aby ochrzcić Płód po poronieniu, jeśli pozostało w nim jeszcze chociaż troszkę życia. Natomiast artykuł 868 paragraf 2 orzeka, że dziecko katolickich rodziców i także niekatolickich, w przypadku którego istnieje zagrożenie życia, powinno być ochrzczone także wbrew woli rodziców. Zbliżając się ku końcowi naszego rozważania, spróbujmy je podsumować w oparciu o nauki Pisma Świętego. Po pierwsze, przede wszystkim chrzest nie jest obrządkiem magicznym, zapewniającym zbawienie nawet osobom niewierzącym. Wymaga znajomości Bożej Prawdy, wiary, nawrócenia się i pokuty. Wymaga odpowiedzialności i dojrzałości religijnej osoby chrzczonej. Jest podejmowany na bazie własnej, nieprzymuszonej woli osoby chrzczonej. Z nauk pisma świętego wynika więc, że katolicki wymóg ochrzczenia niemowląt nie ma uzasadnienia biblijnego. Niemowlęta nie spełniają jakiegokolwiek warunku chrztu. Chrzest został ustanowiony dla osób dojrzałych, które świadomie pragną oddać swoje życie w ręce Boga. Podobnie jak na przykład związek małżeński mogą zawrzeć tylko osoby świadome z własnej woli, a nie niemowlęta. Po drugie, Jezus Chrystus, apostołowie i prorocy, nie uczyli o czymś takim jak grzech pierworodny. Pojęcie grzechu pierworodnego jest niebiblijnym tworem wyrosłym ze średniowiecznej tradycji Kościoła Rzymskiego. Żadne dziecko przychodzące na świat nie podlega potępieniu za to, że kiedyś ktoś w początkach ludzkości popełnił grzech. I tu chciałbym przeczytać kilka tekstów. Zatrzymajmy się na chwilkę. Pierwszy tekst zapisany jest w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w Piątej Księdze Mojżesza. Oto co Bóg na ten temat mówi, jak się wypowiada. To jest rozdział 24 i werset 16: Nie poniosą śmierci ojcowie za synów. Ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, każdy za swój grzech poniesie śmierć. Jeszcze raz przeczytam ten tekst. Nie poniosą śmierci ojcowie za synów, ani synowie nie poniosą śmierci za ojców, każdy za swój grzech poniesie śmierć. A więc analogicznie, niemowlę przychodzące na świat, nie ponosi odpowiedzialności za grzech Adama i Ewy i kogokolwiek innego. Niemowlę nie może być skazane za grzech kogoś, kto żył długo, długo przed Jego narodzeniem. A więc pojęcie grzechu pierworodnego. Pojęcie potępienia niemowlęcia za to, że nie zostało ochrzczone i z powodu grzechu pierworodnego dostanie się do limbusa, do otchłani niemowląt, zaprzecza Bożej Sprawiedliwości, Bożej Miłości, elementarnym fundamentom dobra, sprawiedliwości i poczucia rozsądku. Ale przeczytajmy teraz drugi zapis, który znajduje się w księdze proroka Ezechiela. Dłuższy jest to zapis. W osiemnastym rozdziale przeczytam wersety od 1 po dwudziesty. Proszę, abyście uważnie posłuchali. A jeśli ktoś będzie chciał jeszcze raz, to przecież po spotkaniu może sobie ten tekst przeczytać prywatnie w swoim egzemplarzu Biblii. Ezechiel, osiemnasty rozdział, werset od 1 po dwadzieścia. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec jak syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Lecz jeżeli kto jest sprawiedliwy i wykonuje prawo i sprawiedliwość, nie je mięsa ofiarowanego na górach i nie podnosi oczu ku bałwanom domu izraelskiego, nie hańbi żony swojego bliźniego, nie obcuje z żoną podczas jej nieczystości, nie uciska nikogo i dłużnikowi zwraca jego zastaw, nie dopuszcza się gwałtu, udziela chleba głodnemu, a nagiego przyobleka w szatę, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, powstrzymuje swoją rękę od złego, w sporach między ludźmi rozsądza zgodnie ze słusznością, postępuje według moich przykazań i przestrzega wiernie moich praw, ten jest sprawiedliwy. On też na pewno będzie żył, mówi wszechmocny Pan. Lecz jeżeli spłodził syna, rozbójnika, przelewającego krew, który popełnił jeden z tych grzechów, chociaż on sam tego wszystkiego nie popełnił, syna, który bierze udział w ucztach ofiarnych na wzgórzach i hańbi żonę swojego bliźniego. Uciska ubogiego i biednego, dopuszcza się gwałtu, zastawu nie zwraca i podnosi oczy swoje ku bałwanom, popełnia ohydne czyny, pożycza na lichwę i bierze odsetki. Na pewno nie będzie żył, ponieważ popełnił wszystkie te ohydne czyny. Na pewno poniesie śmierć, jego krew będzie na nim. A oto, jeżeli spłodzi syna. A ten widzi wszystkie grzechy, które popełnia jego ojciec, i chociaż je widzi, nie popełnia ich, nie bierze udziału w ucztach ofiarnych na wzgórzach i nie podnosi swoich oczu ku bałwanom domu izraelskiego, żony swojego bliźniego nie hańbi, nikogo nie uciska, nie bierze zastawu i nie dopuszcza się gwałtu, głodnemu udziela swojego chleba, a nagiego przyobleka w szatę, powstrzymuje swoją rękę od złego, nie pożycza na lichwę i nie bierze odsetek, przestrzega moich praw, postępuje według moich przykazań, ten nie umrze za winę swojego Ojca, na pewno będzie żył. A że Jego Ojciec popełnił gwałt, dopuszczał się rabunku, nad swoim współbratem czynił pośród swojego ludu to, co nie jest dobre, więc umrze za swoją winę. Lecz Wy mówicie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę Ojca? Wszak syn wypełniał prawo. I czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył. Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. Tutaj Pan Bóg wyjaśnia. Że jeśli ojciec był niedobrym człowiekiem, a jego syn był sprawiedliwy, w żadnym wypadku syn nie ponosi kary za winę ojca. I na odwrót, jeśli ojciec był prawym człowiekiem, a syn był zbójem, ojciec nie ponosi kary za winę syna. Pismo Święte wyraźnie uczy: każdy człowiek ponosi karę za swoją winę, za swój grzech. A więc, kiedy przychodzi na świat niemowlę i przedwcześnie umiera, absolutnie nie spoczywa na nim żadne potępienie Boże, żaden grzech pierworodny. To niemowlę nie poniesie kary. Za winę swoich przodków. Ono nie jest winne temu, co zrobili jego przodkowie. Nie może być przez Boga ukarane za coś, czego nie uczyniło, a co uczynił ktoś długo, długo, długo przed jego przyjściem na świat, no i oczywiście przed wczesną śmiercią. A więc ta idea grzechu pierworodnego, potępienia niemowląt z tego powodu, że nie przyjęły chrztu, przez co nie zostały wyzwolone od grzechu pierworodnego, jest kompletnym nonsensem. Każdy przed Bogiem odpowiada za swoje, a nie cudze grzechy. Powszechnie przyjęty przez ogół wiernych dogmat o grzechu pierworodnym, wzbudza lęk rodziców o los ich dziecka i w ten sposób wymusza na nich ochrzczenie go. Praktyka ta oparta na bezpodstawnym biblijnie strachu automatycznie przydaje Kościołowi katolickiemu nowych wiernych. Nikt tutaj nie bierze pod uwagę, czy w przyszłości, gdy dzieci te dorosną, będą żyć po chrześcijańsku, czy nie? Stąd z danych statystycznych Kościoła Powszechnego wynika, że rzekomo około 95% Polaków to katolicy. Ale proszę teraz uważnie słuchać. Około 80% Polaków wierzy w Boga. 95% Polaków to katolicy, ale tylko 80% Polaków wierzy w Boga. Ciekawe statystyki, nieprawdaż? Ciekaw jestem, czy ujmują one również tych, którzy przyłączyli się do innych wyznań albo stali się ateistami. I gdybyśmy jeszcze zgodnie z nauką Chrystusa wyłączyli z kościoła wiernych, żyjących notorycznie w ciężkich grzechach, ilu by ich naprawdę zostało? Liczby w danych statystycznych rozmijają się z rzeczywistością i faktem, jak Bóg na to patrzy. Po trzecie, pismo święte uczy, że nie ma piekła, czyszca i limbusu, czyli otchłani niemowląt. Zmarłe dzieci, jak zresztą wszyscy zmarli, śpią spokojnie w swoich grobach. Niczego nie odczuwają. Niczego nie są świadome, wolne od wszystkich problemów i bólów życia doczesnego. Nie ciążą na nich żadne klątwy kościelne ani potępienie. Chociaż czas zatrze ich miejsca pochówku, a kolejne pokolenia o nich zapomną, ich imiona są zapisane w księgach nieba. Gdy pan Jezus powróci w dniu ostatecznym, aby zakończyć doczesną historię ludzkości zmartwychwzbudzi je do życia wiecznego. Spotkamy się z nimi w wieczności. I po czwarte, z nauczania Pana Jezusa wynika, że dzieci mają pierwszeństwo zbawienia przed dorosłymi, że prędzej dzieci będą zbawione niż dorośli, gdyż dzieci rodzą się na świat, a ich strony życia Księgi życia są jeszcze czyste. Jezus wprost nakazał, abyśmy wszyscy stali się jak dzieci, bo inaczej nie wejdziemy do królestwa Bożego. Charaktery dzieci różnią się od dorosłych. Dzieci są szczere, uczciwe, wierne, wolne od obłudy, zakłamania i fałszu dorosłych. Takimi jak dzieci, Bóg chciałby nas widzieć. I tu chciałbym odczytać pewne teksty, pewne zapisy, pewne wypowiedzi z Ewangelii pana Jezusa. Oto w Ewangelii Łukasza, przepraszam, najpierw Mateusza, w Ewangelii Mateusza, w rozdziale 18, czytam wersety pierwszy po piąty. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając Kto też jest największy w królestwie niebios? A on przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam Wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Jezus wyraźnie powiedział: Jeśli nie staniecie się jak dzieci, jak dzieci nie wejdziecie do królestwa niebios. Drugi zapis znajduje się w Ewangelii Łukasza w 18. rozdziale od wersetu 15 po 17. Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. A widząc to uczniowie gromili ich. Jezus zaś przywołał je i rzekł: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem do takich należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. A więc znowu tutaj Pan Jezus przedstawia dzieci jako pewien wzorzec w naszych relacjach z Bogiem. Dlatego Kochane matki i ojcowie, którzy przeżyliście dramat utraty dziecka, bądźcie spokojni. Los waszych dzieci spoczywa w rękach miłosiernego Boga, który na pewno nie skrzywdzi żadnego z nich. Wasze pociechy, które przedwcześnie odeszły do grobu, śpią spokojnie i zmartwychwstaną do życia wiecznego. Podczas powrotu Pana Jezusa, którego oczekujemy. Rozważanie historyczno-teologiczne na temat limbusu oparłem na dorobku naukowym i badaniach szwajcarskiego pisarza, teologa, biblisty, historyka, miłośnika archeologii i podróżnika Jacques'a Fraja, którego miałem okazję osobiście poznać. W naszym kraju została wydana jego bardzo poczytna książka pod tytułem Prawdziwa Historia. Przedstawia ważne epizody z dziejów chrześcijaństwa, często przemilczane lub przedstawiane opacznie. Wszystkim miłośnikom pisma świętego i historii Kościoła. Książkę Prawdziwa Historia polecam z całego serca. Książka posiada wiele dokumentalnych zdjęć. Ładnie wydana, czyta się ją z zapartym tchem. Kosztuje 20 zł. Wszystkim, którzy ją zamówią na naszym kanale, wyślemy pocztą za zaliczeniem pocztowym. Nie mamy jej zbyt wiele, więc spieszcie się. Każdy, kto chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału. Bardzo proszę, aby nas o tym powiadomił na yy, kanał YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska i wtedy ten materiał drogą elektroniczną zostanie mu wysłany. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem przy Starym i Nowym Testamencie.